Trenerze, lepszego scenariusza, lepszego horroru to chyba nawet Hitchcock by nie wymyślił. No tak można dzisiaj powiedzieć, że był to horror do ostatnich, już nawet po czasie można powiedzieć horror, bo po czasie był podyktowany rzut karny i obronił go Michał Świkula, który dzisiaj był, można powiedzieć, bohaterem naszego zespołu. Ale myślę, że na słowa uznania zasługuje cały zespół, bo walczyliśmy dzisiaj naprawdę bardzo dobrze. Przez, można powiedzieć, 60 minut zdarzyło nam się 10 minut przestoju ostatnie niestety. Ale potrafiliśmy dowieść to cenne zwycięstwo do końca i myślę, że z tego się należy cieszyć. Cieszymy się z tego bardzo dzisiaj, także bardzo zacięte spotkanie. Dwa punkty są w Głogowie i to jest dzisiaj najważniejsze. Ten wynik to bez wątpienia niespodzianka tej kolejki. Myślę, że nie pierwsze niespodzianki sprawiliśmy w tym sezonie. Mam nadzieję, że jeszcze kilka nam się uda sprawić. Aczkolwiek cieszę się bardzo, że udało nam się dzisiaj wygrać to spotkanie, nikt na nas nie stawiał z fachowców, a okazuje się, że potrafimy się zmobilizować, zagrać twardo w obronie i walczyć na trudnym terenie. Trenerze, śledząc relacje online na komputerze z tego spotkania, to cieszyliśmy się z wygranej i po pierwszych 30 minutach, po następnym kwadransie. Właśnie co się stało w tych ostatnich 10 minutach? Ja myślę, że tu się nic wielkiego nie stało. Zagraliśmy trochę słabiej te 10 minut. I w obronie, i w ataku, chociaż obrona, tak jak mówię, dzisiaj funkcjonowała naprawdę bardzo dobrze. Stracić z zespołem z pułap 26 bramek, to nie jest żaden wstyd. A dodatkowo bramka dzisiaj funkcjonowała bardzo dobrze. Niejednokrotnie Michał Świkula wchodził ze presji sam na sam z zawodnikami puławskiego zespołu i tutaj z tego się należy bardzo cieszyć, bo mamy naprawdę bardzo dobrą, równą bramkę. Jak nie Rafał, to dzisiaj Michał. I mam nadzieję, że tak się będą wzajemnie uzupełniali. Dzisiaj było, można powiedzieć, takie delikatne ryzyko podjęte przez trenerów, że postawiliśmy na bramkarza, który w tym sezonie, można powiedzieć, jeszcze nie bronił. Ale warto było zaryzykować w tym meczu akurat wyjście Michała. Dał naprawdę bardzo dobrą zmianę. Zagrał całe spotkanie rewelacyjnie, moim zdaniem. I tutaj pomogła mu na pewno trochę obrona, bo graliśmy twardo, agresywnie w obronie i to przyniosło efekt, to są dzisiaj dwa punkty. Radość w drużynie z pewnością niesamowita. No tak, po zakończeniu meczu wybiegliśmy wszyscy na boisko, wszyscy chcieli ucałować Michała, uściskać go, bo obronił rzut karny po czasie. W najgorszym przypadku byłby remis. Są dwa punkty, które no bardzo cieszą. No, po takich meczach, gdzie idzie cały mecz, gdzieś tam w końcu się zacina, zespół przeciwny zaczyna doganiać. Ważne jest to, że potrafi się postawić tą kropkę nad i wygrać takie spotkanie.